Dzisiaj ostatni raz już ten silnik widzicie w tej pozycji. Dzisiaj on ląduje w naszej komorze bez żadnych wymówek. Po prostu lecimy z tematem i dzisiaj auto. Miejmy nadzieję, że już będzie na kołach, tak? I gotowe do zjazdu z rąk. Mały update'ik, silnik już jest w komorze, mam już podłączone tutaj zawieszenie częściowo, łosie, bierzemy się zaraz tutaj za wał, za wydech, tak żeby można było tutaj przygotować auto do odpalenia i do ewentualnej jazdy próbnej. Zaraz tutaj nam wleci jeszcze maglownica, która jest tam, tak jak widzicie, wzmocnienie na wszystkie, także jeszcze jest co robić, ale co najważniejsze, mamy silnik w komorze, leży o własnych siłach, nie ma już dźwigu nad głową, także coraz bliżej końca, zapowiada się długi dzień i postaram się tutaj dzisiejszego przynajmniej przegonić rozrusznikiem, tak żeby olej wszędzie doszedł, no i prawdopodobnie będziemy go odpalać, no bo w sumie nie ma tutaj na co czekać, dużo pracy już jest wykonane, ale wciąż jeszcze dużo przed nami. Mały raporcik. Wszystko już jest przygotowane do odpalenia tak naprawdę. Zostały jakieś tam drobne detale. Ale niestety dzisiaj moje zdrowie mi nie pozwala to skończyć. Więc udaje się odpocząć. Niestety musi to zostać do jutra. Trzymajcie kciuki, żebym ja się dobrze czuł jutro. To jutro skończymy. Na dzisiaj, tak jak widzicie, praktycznie wszystko jest skończone, jak i na górze, tak i na dole. Dostały tam delikatne rzeczy, tu mamy uchwyt taki, do wiązki, jakaś śrubka do zbiorniczka, ale tak jak mówię, postaram się jutro już na 100% auto uruchomić i zjechać z rąb, także trzymajcie się i do jutra, cześć.